Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie Ranked 1v1. Ostatnio moim nowym main samochodem, czyli Dingo. No i przy okazji skończymy sobie w końcu placementy, bo jeszcze w tym sezonie za bardzo nie grałem jedynek. Zobaczymy, jaką rangę dostanę na start. No i chyba nie ma co przedłużać. Mamy już naszego pierwszego przeciwnika, który prawdopodobnie jest z Arabii. Tak patrząc po pingu przynajmniej. Ogólnie co do samego Dingo, no to nie wiem, już myślę, że... Aj, dobra, udało się to obronić, ale myślę, że już spokojnie ponad miesiąc gram głównie właśnie tym samochodem. Swoim drogą przeciwnik też gra czymś chyba losowym samochodem, patrząc też na jego wykonanie, czy tam po prostu malowanie i tak dalej. Ale naprawdę polecam Dingo. Nie wiem, czy pamiętacie, trafiłem go ze skrzynki tam chyba w bitwie na skrzynki z Bruzem. I od tego momentu tak naprawdę gram tylko tym samochodem, on przestrzelił tutaj. Teoretycznie nie ma Dingo najlepszego odwzorowania hitboxa, ale mimo wszystko z jakiegoś powodu mówię. Gra się naprawdę dobrze i ładujemy tutaj na 2 do 0. I przeciwnik wyszedł za szybko dosyć. Dobra, to lecimy do kolejnego spotkania. No i dobra, nowy przeciwnik, tym razem Sam Away. Zobaczymy, czy ten wytrwa nieco dłużej w meczu i czy na tym można sobie tutaj troszeczkę więcej pograć. Przeciwnik już tym razem używa Fenka, czyli no chyba najpopularniejsze auto na jedynki, jeżeli nie Octane. Zdążył to wybić. Fajnie by było go zdemować, ale jak nie, to możemy też dać smoke'a super na zajęcie. Prawdopodobnie ziemek leci na jakiegoś aeriala. Ale z tamtej pozycji to by było totalnie niegroźne, nawet jakby leciał, dlatego też zrezygnował. Ja dostałem znowu bumpa. Zaryzykuję jakiś hardkorowy challenge, którego... O, wywalił się przeciwnik. To i to powinno być 1-0 dla nas. Teoretycznie takie challenge są mega głupie, co zrobiłem, natomiast wiecie, trzeba czasami też zrobić jakiś głupi challenge, żeby przeciwnik się nie spodziewał, że za każdym razem będziemy się cofali. Też nakłada to na niego presję, więc pod tym względem, no trzeba to robić. Z jakiegoś powodu nie przegrywam nawet wszystkich kickoffów. Dobra. Słaby setup, ale polećmy sobie na stracenie bramki. Nie no, to była masakrycznie słaba decyzja. Skusiłem się na jakiś klip do intro dla widza. Nam oddaje piłkę. Tutaj sobie przebijmy i tutaj dostańmy znowu smoke'a. Gostek za dużo nie może zrobić, znowu sobie strzelężuje. Zbierzmy sobie setkę. On to prawdopodobnie będzie chciał podbić, dokładnie. Zagram to do narożnika, bo to jest bezpiecznie. Wybił to w taki sposób, że w sumie mogłem go chyba zdemować, jakbym jechał cały czas prosto. Ale niestety nie zrobiłem tego. Ale za to dałem się zdemować po raz chyba czwarty. Zdążę? Nie zdążę. Dobra, wygrajmy kickoffa. Proszę o boosta. Dobra, mamy setkę. On sobie stąd pojechał, także jest naprawdę spoko. Jakiś fake, jakieś... No nie wiem, dawno nie grałem jedynek, więc takie głupoty na pewno będę robił, ale zaraz się skupimy tutaj i nadrobimy ten wynik. Kickoff tym razem mocno przegrany. Ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie miał Gostek. Nawet może szybko skontrujemy to jakoś. A weźmy sobie piłkę tutaj do defensywy, zbierzemy setkę. Mamy trochę miejsca. On czy nas będzie chciał challenge'ować? Chyba tak. Zrobimy sobie tutaj flika. Jakieś przyjęcie. Dobra, złapmy reseta i strzelmy po prostu gola. No to myślę, że jest najlepszym rozwiązaniem w tym momencie. Fajnie by było wygrać kickoffa i tak też się dzieje. Tutaj sfejkujemy. On nie może strzelić bramki, ale może nam oddać piłkę za to. Przebijamy wysoko. Nie dolecę raczej z piłką. Chyba że... Dobra, jakiegoś bumpa próbowałem, no ale niestety... No, zła decyzja była w ogóle na lecenie aerialu z tak daleka. Chyba żebym umiał robić jakieś triple resety na prostej, ale i tak tutaj nadrabiamy wynik 3-3. A, pojadę sobie tym razem na kickoff również z tyłu. I już myślałem, że stracę bramkę przez to. A może strzelimy nawet? Nie wiem, czy siedzi? Nie, nie siedzi. I tracimy jednak, no nie mogę. Okej, okay, ostatnio nam z tego co kojarzę podał piłkę, więc zrobimy znowu fake kickoffa. Tym razem nam tak jakby atakował nas cały czas i nie chciałem dostać demo kolejnego, bo już dostałem wiele razy w tym meczu. Sobie zagrałem bezpiecznie. Kopnijmy w ten oto sposób. Fajnie będzie go przebić, dokładnie. Tutaj zgarnąć sobie setkę na spokojnie, nie dać się zdemować, bo on na to chyba czuwał. W sensie na to leciał, nie czuwał. Nie powinno być problemu tutaj z niczym. Zagrajmy mu tak, żeby miał niewygodnie. Postraszmy go, zdemujmy. Fajnie by było zrobić z tego jakiś szybki atak.
a kopnę po prostu pod poprzeczkę, no i się udało, 4-4. W sumie to muszę wrócić do grania więcej jedynek, mam w sumie w planach, chciałem w poprzednim sezonie już trochę zmainować jedynki, ale... O, coś nie wyszło i się rozkojarzyłem, w sensie rozkojarzyłem, nie, rozmyśliłem, nie grałem tych jedynek, chyba denerwujący jest to tryb po prostu. No ale teraz skończę te placementy i mam nadzieję, że będę miał motywację, żeby właśnie grać jedynki, bo na pewno fajnie się można mechanicznie rozwinąć, czy tam rozgrzać. Potem zwłaszcza dwójki się dużo łatwiej gra, jak jesteście rozgrzani na jedynkach, jakieś fliki wychodzą, aerial bumpy i tak dalej. Kickoff znowu wygrany. Ja... Dobrze by było zabrać tą setkę, i tą też, i tą dwunastkę również, i tą setkę również. I teraz jakiś flick, spróbujmy go zdemować, nie udało się. On nie powinien mieć boosta ogólnie. Ja zrobiłem bardzo słabe zagranie, ale może jak podbijemy piłkę, to przynajmniej nie stracimy gola. Strasznie dałem się zbampować. To nie jest w bramce. Lećmy na bloka, dokładnie mam 0 przyspieszenia, więc jest lipa ogólnie. Ale powiedzmy, że jakoś z tego da się wyjść, na pewno. On mi nie trafił, przestrzelił, zbierzmy sobie tutaj dwunastkę. No i to, co zrobił, to było najgorsze, co mógł zrobić. Okej, czyli po prostu zamiast kontrolować dalej piłkę, my nie mieliśmy boostu, dał nam tak naprawdę na darmowe wybicie. Sobie podbiję, żeby móc zmarnować czas. Tu jakieś demo i praktycznie już wygrana w kieszeni, zbierzmy sobie jeszcze setkę. No i się poddał przeciwnik. Mecz numer 3, tym razem w przeciwnej drużynie Kula. A taki... Nie wiem, co chciałem powiedzieć, że polsko brzmiący nickname, ale... Nieważne. Polećmy sobie na... W sumie aerial z tego miejsca byłby mega ryzykowny. Dlatego sobie przyjmę piłkę i się wywalę na ziemi, bo czemu by nie? Ej, czy mi się wydaje, czy jest inny nickname niż poprzedni przeciwnik, a wydaje mi się, że takie same auto ma. Z takim samym malowaniem fenek. Już nie pamiętam, ale naprawdę, mam jakiś flashback. A nie kojarzę w ogóle, co to jest za malowanie, wcześniej go chyba nie widziałem ani razu. Tutaj nie dajmy się zdemować. Nie mam za bardzo boosta, ale można postraszyć kulę jakimś demo. Dobra, albo dać się zdemować po raz kolejny, coś dzisiaj daje się łatwo zde... O kurde, nie trafił, ale dobije. Okej, okay, kick-off wygrany. Zrobimy sobie wave dasha. To powinien być gol dla nas. Ja pierdziel, już myślałem, że sobie za mocno do boku zagrałem. Ale na szczęście się udało. Znowu jakiś mocny kick-off by się przydał. Wydaje mi się, że on jakieś dziwne wznowienia robił. Tak jakby długo się otrzymywał w powietrzu, ale... Finalnie... Nie dość, że wygrał, to jeszcze to... Wydawało się, że był na normalnej pozycji. Zobaczmy, co przeciwnik robi i pod koniec zróbmy sobie tutaj takiego oto bloka. Tutaj ważne było, żebym zobaczył w sumie, co robi przeciwnik. Czy leci, czy nie. Bo od tego zależało w dużej mierze... Co ja mam zrobić? I tutaj spróbujmy... Nie, on zastosował mojego kick-offa, czyli fake kick-offa, a ja jeszcze się na to dałem. No ale okej, jak on robi fake kick-offa, to ja też zrobię. Nie będę mu dłużny. I też chyba strzelimy gola, dokładnie. Kick-off goal za kick-off gola, jak widzicie, to jest zbyt skuteczne. Może tym razem się bez tego skończy? Widzę, że on nie jedzie do wznowienia. Dobrze by było z tego uderzyć jakoś pod poprzeczkę. Żeby on musiał podskoczyć. I on teraz nie ma boosta. Więc tak długo jak się nie wywalę, to będzie bramka dla nas. Dokładnie, ładnie tutaj z wave dashem zagrane. Ale jeżeli robi cały czas takie fake kickoffy, to znaczy, że się obawia naszych wznowień, czyli nie są ostatnio takie złe. No w sumie jakoś nie wiem, jakoś nie przegrywa też Gostek mega kickoffów, jeżeli robi normalne. O, dobrze, że demo nie dostałem, bo to byłoby lipne. A teraz nie trafiłem w bramkę. Fajnie będzie to jakoś podbić, niewygodnie. Strzał. Przez przypadek zmisklikowałem podskok, nie chciałem tam skakać, bo miałbym dużo większą szansę na zdemowanie typa i chciałem go zdemować. Dobra, on jest za nami, nie dajmy się zdemować, to jest najważniejsze. Zbierzmy setkę, on powinien nie mieć boosta. Tutaj sobie podbijmy. Znowu sobie zagrajmy w ten sposób, jakiś strzał. Za wolno to zrobiłem, żeby weszło, ale jakieś demo, nie udało się. Okej, on to podbija, prawdopodobnie będzie uderzał po... A, mniej więcej tutaj. No ja szkoda, zrób coś głupiego. Dobra, ja ci to wybiję. Nie jadę po setkę do cornera, bo byłby open, jakby dobrze uderzył. Ale fart. Ale fart, że dostałem kopniaka od niego idealnego. Zrobiłem tak nierozsądny challenge, bo chciałem go zaskoczyć, wcześniej nie skakałem nigdy na raz. Tu nagle skoczyłem i się odbiłem od gościa, żeby to obronić. Jest nad bramką, nie strzeli tego.
Jeszcze go zbampowałem przypadkiem. Spróbujmy bruzówkę. I siadła nawet na 5 do 3. Znowu tutaj zobaczmy, czy on... Dobra, jedzie tym razem do znowienia. Udało nam się wygrać. Uderzamy w ten sposób, zabierzmy mu setkę i mamy opena, jeżeli trafię. Dobra, udało się trafić, bo jakoś nie jestem pewny z tymi openami dzisiaj. Ogólnie jak się gra mniej łańcuchów, to jakieś te openy się wydają przerażające. Jeżeli gra się więcej jedynek, to idzie przywyknąć do tego, że co chwilę jest w sumie sytuacja na pustą bramkę. Ale nawet je trafiam. Mimo tego, że się czuję niekomfortowo, to udaje się wykorzystywać puste bramki. Dwa razy już fejkowaliśmy tutaj na kickoffie z tej strony. Dlatego teraz pojadę. I mam nadzieję, że zdążymy... Dobra, on nie strzelił. Może to skontrować prawdopodobnie. Trafiłem? Trafiłem. 8 do 3. Myślę, że ten mecz już będzie wygrany. No i przeciwnik się poddał. Zobaczymy, jaką dostaniemy rangę, bo to było już nasze trzecie spotkanie. 10 placement w tym sezonie, więc będzie ranga. GC1, GC2, zobaczmy. GC2, dywizja druga. No i dobra, jakaś tam ranga na start sezonu jest. Postaram się wbić tego SSL-a w tym sezonie na jedynkach, czy tam nawet nie SSL-a, tylko trochę wyżej powbijać. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Życzcie mi powodzenia, no i też zachęcam was, żebyście czasem zagrali sobie jedynki. Na pewno jest to tryb, na którym najszybciej sprogresujecie, no i jeżeli macie niższą rangę, to nie będą wam się trafiali tacy teammate'i, jakich ostatnio widziałem przy nagrywaniu drogi do Grand Championa. A teraz już nie będę przedłużał. Zostawcie suba, lajka. Życzę wam miłego dnia i elo elo.